W zarządzie województwa trwają prace nad określeniem potrzeb komunikacyjnych mieszkańców powiatu suwalskiego. Z wielu gmin spływają tu informacje dotyczące miejsc, do których nie dociera publiczna komunikacja, albo dojeżdżające autobusy rozmijają się z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Nie mają jak dojechać do sklepu czy lekarza, a powrót z pracy do domu to prawdziwa gehenna. Czy te informacje cały czas spływają do Urzędu Marszałkowskiego? I tak jak mówię, niedługo zostanie przedstawiona taka, bym powiedział, taki raport z tego, no nie chciałbym to raportem nazywać, bo to być może zbyt poważne określenie, ale taka informacja do społeczeństwa, gdzie, jakie połączenia, ile, bo gdzie, nie gdzie, no wiadomo, to jest kwestia też działania urzędu, że tych połączeń powinno być więcej, także to też jest inna kwestia, ale tutaj mamy pewne plany, zarówno nie tylko z PKS-em, ale też i z innymi przewoźnikami państwowymi, bo wiemy, że u nas są przewozy regionalne, to jest też spółka, która już uzyskała pewną siłę finansową do działania i chcemy do tego tematu podejść kompleksowo, ale taka, bym powiedział, mapa drogowa zostanie przedstawiona, gdzie jakie połączenia, gdzie mamy te białe plamy, tak, żeby społeczeństwo widziało, dlaczego chcemy później zrobić tak, a nie inaczej, czy tu skierować takie, a nie inne autobusy i żeby nie było niepotrzebnych takich, bym powiedział, komentarzy, tak, z tym związanych, czy podtekstów, że a to jest tak, a jedni radni są stąd, stamtąd. Chcemy po prostu zrobić to przejrzyście, klarownie, tak, żeby było wszystko wiadomo. Według zapowiedzi marszałka Kosickiego w niedługim czasie kompleksowa informacja na temat komunikacyjnych białych plam ujrzy światło dzienne. Marszałek Olbryś, on jest odpowiedzialny za infrastrukturę i kwestie połączeń, przedstawi taki dokument, gdzie te białe plamy są, bo gdzie niegdzie były pewne połączenia, a prywatni przewoźnicy po prostu zeszli z tych połączeń, mówiąc kolokwialnie, a gdzie niegdzie w ogóle tych połączeń nie ma. Po pełnym zdiagnozowaniu istniejącej sytuacji samorząd przystąpi do pracy nad poprawą dostępności publicznej komunikacji. Cały czas czekamy na te wszystkie kwestie związane z zapowiedziami rządu, bo to też nie ukrywam, temat, no, będą kwestie szczegółów, jeśli chodzi o to, jak ma wyglądać realizacja tego programu, tak żebyśmy my jako województwo podlaskie ze swoimi zadaniami jak najlepiej się w to wpisali.